Siemanko, moi drodzy, ja jestem Karol. W dzisiejszym materiale nareszcie chciałbym wam przedstawić mój nowy nabytek, jakim jest Suzuki GSR600. Chciałbym tutaj opowiedzieć troszeczkę o charakterystyce tego motocykla i o kilku subiektywnych odczuciach, które posiadam po przejechaniu 200 km tą maszynką. Jak wiecie, motocykla szukałem dosyć długo i miałem kupić zupełnie coś innego, ale no niestety rynek wtórny jest jaki jest i trzeba brać to, co jest. Trochę się zrymowało, no ale taka jest po części prawda, bo gdybym miał pieniądze w odpowiedniej ilości, poszedłbym do salonu i skonfigurował sobie motocykl taki, jaki chcę, no ale niestety jeszcze na razie mnie na to nie stać. Motocykl, który widzicie tutaj, jest z roku 2006 i też w 2006 ten model wyszedł na świat. Jest to motocykl, który jest bliźniaczo podobny do Suzuki Bikinga, który tak naprawdę koncepcyjnie był pierwszy niż GSR, mimo to GSR wyszedł na świat pierwszy niż Biking. I te dwa motocykle są, jeżeli chodzi o wygląd, bardzo podobne, z tym, że Biking oczywiście jest to klasa premium i to był w tym czasie, kiedy wychodził Biking, to był najmocniejszy naked w swojej klasie, silnikiem Hayabuzy 1300, także nie będę się wgłębiał, ale 1300 silnik Hayabuza, to już nam się zapala lampka, że to jest jakieś nieporozumienie i w nakedzie to musi być naprawdę coś naprawdę z petardą. Podobieństwa są bardzo, bardzo duże, jeżeli chodzi o wygląd. Kierunkowskazy, cała linia, mocowanie czy umiejscowienie wydechów, naprawdę bardzo wszystko podobne. Wrzucę wam zdjęcie, pewnie już teraz. Zobaczycie sobie Bikinga i rzeczywiście stwierdzicie, że są bardzo, bardzo do siebie podobne te motocykle. Tutaj, zaczynając od charakterystyki tego motocykla, trzeba nadmienić i zacząć od tarcz hamulcowych, które są całkiem duże. Na feldze 17-calowej prezentują się całkiem okazale, 310 mm, a wgryzają się w nie zaciski czterotłoczkowe, takie firmy, jakie widzicie po obydwu stronach, także hamowanie w tym motocyklu jest naprawdę sprawne i ja nie mam zastrzeżeń osobiście. Dla mnie ten motocykl, jeżeli bym chciał, stoi w miejscu już. Lagi, które są wadą w tym motocyklu, mimo to, że mają kontrolę do bicia, możemy sobie to ustawić kręcąc tymi śrubami, mimo to lagi są bardzo miękkie i na dziurach motocykl zachowuje się dość niepewnie i trzepie nim bardzo, także to jest wada. Lampa jest jaka jest, widzicie, podobno też jest wadą, ponieważ żarówka H4, która się znajduje tutaj w kloszu, dość słabo świeci. W nocy jest problem. Jedyna akcesoryjna rzecz, która jest w tym motocyklu, to jest ta owieweczka, która, zobaczcie, nadaje mu taki wygląd troszeczkę jakiegoś Transformersa, tak mi się to skojarza. Naprawdę fajnie to, owiewka mi się podoba, naprawdę, mimo to, że za dużo od wiatru nie chroni, ale pewnie jakieś tam znaczenie ma i na pewno troszeczkę nas od tego wiatru jednak uchroni i od owadów. Idąc dalej naprzód, patrząc na lampę, muszę powiedzieć wam troszeczkę o tym panelu, który jest bardzo czytelny i licznik naprawdę dużo informacji nam przekazuje. Tak wygląda intro, nic specjalnego. Temperatura silnika, przebieg, wiecie, częściowy, godzinka, cały przebieg. Wyświetlacz biegów, bardzo przydatna rzecz dla początkującego motocyklisty, takim jak ja jestem. Prędkościomierz, malutki i na froncie, niczym w sporcie. Obrotomierz, który ma zakres aż do 16 tysięcy, moi drodzy, obrotów, także silnik wysokoobrotowy, naprawdę kręcić go można elegancko. Przez to, że ja przesiadam się ze 125, dlatego odczucia, o których mówię, mogą być troszeczkę, wiecie, przekrzywione, bo jeżeli ktoś już jeździł większymi motocyklami o różnych mocach i charakterystykach, nie będzie miał takich super ekstra, wiecie, doznań, jak ja mam, kiedy już ja się przysiadłem ze 125, która miała 10 koni, tak? Także musicie zrozumieć moją ekscytację. Lusterka. Kolejna wada. Drżą jak cholera. Przy 100 km na godzinę około, no chyba się około stówki się zaczyna, może trochę niżej też, zaczynają drżeć i przez to obraz w lusterkach jest bardzo, bardzo niewyraźny.
Jeżeli chodzi o przełączniki, standardowo nie ma co się za bardzo w to wgłębiać. Stacyjka umiejscowiona w taki oto sposób przy zbiorniku paliwa. Przy zbiorniku paliwa również znajdują się kierunkowskazy. Fajnie to wygląda, bardzo dobry pomysł. I schodząc niżej, jeszcze niżej, mamy chłodnicę płynu chłodzącego, która jest obudowana w taki plasticzek elegancki. Fajnie ona wygląda, troszeczkę taka agresywna. Tutaj mamy taki oplot stalowy, który dodaje jeszcze takiej, wiecie, agresywności w tym motocyklu. Rama aluminiowa, wahacz aluminiowy. Motocykl gotowy do jazdy waży 207 kg, także całkiem leciutki motocykl i naprawdę przez to łatwy w prowadzeniu i przez to jest petardą. I petardą jest przede wszystkim przez to, co tutaj widzimy. Trochę obszlifowane, bo poprzedni właściciel przeliczył małego szlifa. Nie szlifa, tylko właściwie parkingówkę. Jest to silnik, który jest przeszczepiony ze sportowego motocykla, jakim jest GSX R600. Silnik troszeczkę przebudowany, okrojony z koni mechanicznych, aby pasował z charakterystyką do mieszczucha, do nakeda, jakim jest właśnie ten średniak. 98 koni, 65 Nm przy 9,5 tysiąca obrotów. Brzmi to dosyć, jak dla mnie, brzmi to dosyć strasznie, naprawdę bałem się tej mocy, ale naprawdę motocykl jest przewidywalny i możemy po prostu dozować mu moc jak chcemy. Jeżeli chcemy, żeby był potulny jak baranek, taki będzie. Jeżeli chcemy, żeby nim pofrunąć, odkręcamy manetkę i lecimy w kosmos. Także tyle o silniku. Spalanie 6,4 litra, tak podaje producent. Nie mierzyłem tego jeszcze, piszą, że i 8 wpieprzy paliwa, także jak będziemy jeździć, takie będzie spalanie. Ale myślę, że przy motocyklach, jakby przy rekreacji, takie parametry jak ilość paliwa połknięte przez silnik, to nie jest jakiś parametr, który jest znaczący aż tak bardzo. Przyspieszenie do 103,4 sekundy. Kanapa dla mnie wygodna, super, naprawdę się siedzi, dupa nie boli. Zobaczymy, jak to będzie, kiedy przejadę jednocześnie na przykład 200 km, ale jak na razie jest całkiem w porządku. Tłumiki schowane pod siedzeniem, fajnie to wygląda, podobnie jak w Fazerze 600, też tłumiki są schowane pod siedzeniem, kozacko to wygląda, z tym, że Fazer ma troszeczkę ciaśniej te tłumiki, jakby wiecie, ciaśniej złączone, tak się wyrażę. O dziwo, jest to pucha, myślałem, że to są oddzielne, jakby wiecie, kominy, a to jest jedna pucha, tylko takie wystają tylko takie kikuciki z tej puchy. Wadą można powiedzieć, że tych tłumików jest to, że nie wiem, jak będzie pasażer na to reagował, kiedy będzie go, czy będzie piekło to w tyłek, nie mam pojęcia, ale tak mi się wydaje, że może tak być. Kolejną wadą może być to, że jeżeli będziemy chcieli założyć akcesoryjny tłumik, no to może być troszeczkę drożej niż normalnie. Teraz chciałbym Wam, właściwie odpalimy go teraz i chłopaki tutaj pozdrawiam, Iron Motovloga i MK, którzy mówili, że im się podoba klasyczna odcinka, która występuje w tym rzędowcu, bo oni mają fałeczki i u nich takie zjawisko jak tutaj odcinki nie następuje, także go odpalimy i zobaczymy, o co tu chodzi z tym odciną. Jak widzicie i słyszycie, przede wszystkim dźwięk jest dość basowy, nie wiem, czy to jak na szlifierkę. Nie wiem, czy kamera dobrze oddaje to, ten dźwięk. Odcineczka. Także całkiem w porządku, to brzmi faktycznie. Jest moc. Muszę właśnie przyznać, że kiedy jadę tym motocyklem, ja Wam opiszę takie wrażenia, bo pewnie jak będę jechał, to jakby, bo ja się boję niestety, jeszcze się boję po prostu przyspieszać jakoś bardziej agresywnie na możliwości tego motocykla, bo
On na jedynce złapie już stówkę i potem już leci dalej i dalej, dalej. Ja już stówki długo jeszcze na jedynce nie złapę. I o co chodzi? Ten silnik mruczy. Naprawdę mruczy. Fajnie mruczy basowo. Nie mruczy jak zwykły jakiś tam dachowiec, tylko mruczy jak lew ze sawanny. Kiedy leży sobie, wiecie, na tej sawannie, lwica go po tych jajkach tam kizia, on mruczy jeszcze bardziej. Czyli odkręcamy manetkę i on mruczy coraz bardziej i naprawdę jest to zapowiedź czegoś niesamowitego. I właśnie, kiedy bardziej odkręcam manetkę, zaczynają się pozytywne emocje, euforia, napływ adrenaliny z nadnerczy. Ale co następuje potem? Strach. No niestety. Jestem niedoświadczony motocyklistą i jeszcze się boję po prostu cisnąć tematu, ale naprawdę jest duży zapas jakby mocy, który mam nadzieję, że wystarczy mi na długo właśnie. I to upatruję w ten plus, bo nie chciałem kupować takiego mocnego, stukonnego silnika, bo chciałem kupić coś słabszego, bo myślałem o innych motocyklach, ale to będzie w oddzielnym motocyklu. Trochę mnie poniosło z tym porównanie z tym lwem, chyba wytnę to. Idąc dalej, moi drodzy, przechodząc na tą stronę, muszę stwierdzić, że już nie mam nic więcej do powiedzenia. Dobra, nie ma co przedłużać. Jak widzicie, motocykl wygląda jak wygląda. Wygląda dość zacnie, mimo że jest nakedem, jest troszeczkę ten silnik schowany. No ale cóż, no, jest to taka stylistyka trochę sportowa. A jeszcze ponadmienię to o sylwetce, która jest troszeczkę pochylona w stronę kierownicy i nogi są dość podkurczone, niczym na sporcie. Trochę mnie to przeszkadza jak na razie, ale to jest chyba kwestia przyzwyczajenia. Mam nadzieję, że tak będzie. Moi drodzy, mam nadzieję, że powiedziałem, na pewno nie powiedziałem wszystkiego, co chciałem powiedzieć, ale teraz przyszedł czas, żeby Was zaprosić na jazdę. Przejadę się nim kawałek i opowiem jeszcze troszeczkę o nim, może powtórzę parę informacji i dopowiem to, co mi się przypomni już w czasie drogi. Także zapraszam na jazdę. Elo. No i dobra, moi drodzy, czas wsiąść na maszynę i się przejechać z Wami. Nie wiem, trochę może chaotycznie to wyszło, ta prezentacja niby moja. Dawno nie nagrywałem, wyszedłem do sprawy, musicie mi wybaczyć. Motocykl będzie u mnie przez dłuższy czas pewnie, także jeszcze będę miał szansę o nim poopowiadać. Jeżeli chodzi o prezentację, no to myślę, że tam najważniejsze sprawy według mnie powiedziałem. I teraz tak. Myślę, że nie ma czego się bać, jeśli chodzi o to, że on ma tyle koni, ile ma, bo to jest naprawdę do ogarnięcia. Nie ma się czego bać. Jeżeli chodzi o obraz, może Wam troszeczkę możecie widzieć troszeczkę dół, bo cholera jasna, nie wziąłem takiego przegłubu. Dobra, mieszka z tym, czas mówić o motocyklu, a nie o tym, że jest obraz chujowy. Na pewno mi to wybaczycie. Tak jak widzicie, moto sobie spokojnie jedzie, nie ma problemu. Jak brzmi, słyszycie? Co mogę powiedzieć po tych 100 kilometrach, które przejechałem o nim? Ano mogę to powiedzieć, że jeżeli chodzi o zawieszenie, bardzo jest niewygodne na dziurach. Naprawdę, trzepie jak cholera. Przedni widelec jest mięciutki. To wiele ludzi też pisało moi drodzy na forach. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów i elastyczność, nie ma zarzutów. Jak chcecie, jedziecie, jak widzicie sobie na piątce, jest gitara. Na szóstce też mogę jechać 60 i jest całkiem w porządku.
Jeżeli chodzi o przyspieszenie, to jak wam mówiłem wcześniej, 6-7 tysięcy zaczyna się robić dość ciekawie. Oczywiście nie mówię, że przy czterech nie jest ciekawie, nie? O, jechał jakiś motocyklista, nie zdążyłem mu nawet siemki pokazać. I tak, wygodna pozycja, choć nogi są troszeczkę podkurczone, jakbym powiedział, jak na sporcie. I powiem wam, że trochę mi to przeszkadza jak na razie, bo czuję po prostu naprężenie w kostkach. Nie wiem, czy to dobrze się wyrażam, ale właśnie tak. Zbiornik jest dosyć wyrazisty, że się wyrażę. Mogę go sobie elegancko objąć nogami i sobie tutaj dupeczką, moi drodzy, sterować. Tu jest kawałek prostej, bezpiecznej. Także widzicie, że to jest tylko moment. Jest to potwór, jeżeli odkręcamy manetkę, to jest ciekawie, jest się robi ciekawie. Musimy o tym pamiętać, że to jest nakedzik, który jest przeznaczony bardziej na miasto. I to może nie jest tak, jakbym do końca chciał, bo myślałem kupić właściwie coś w owiewkach, ale muszę powiedzieć, że ja lubię nakedy, bardzo mi się podoba po prostu ten styl. I ja nie lubię zapierdzielać, wolę sobie jechać przepisowo i myślę, że te owiewki jakoś nie będą mi bardzo... Brak jakiejś tam większej owiewki nie będzie mi przeszkadzało. A jeżeli chodzi tutaj o tą owieweczkę, która jest tutaj, to ona, nie wiem, może troszeczkę ochroni przed owadami, a przed niczym więcej. Skrzynia bardzo precyzyjna, zawieszenie na płaskim. Na płaskim terenie, bez dziur, wyśmienite, nie mam zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o samo prowadzenie, jak się prowadzi? No, jak romet. Jak romet, tylko wiecie, z rakietą przy dupie, nie? No nie, ale tak na serio, to naprawdę ja tutaj nie mam problemu z opanowaniem tego motocykla. Myślę, że jest to naprawdę do ogarnięcia przez wszystkich. Bardzo mi się podoba charakterystyka tego motocykla właśnie dlatego, że widzicie, jadę sobie na piąteczce spokojniutko, a jak tylko chcesz, pochylasz się troszeczkę na zbiornik, bardziej taką pozycję agresywną przejmujesz, żeby cię na koło nie wyrzuciło, bo to jest oczywiście formalność, żeby rzucić to na koło. No i co? I moi drodzy, no i przy przyspieszeniu, jeżeli byśmy dodali skrzydła, pas startowy i możemy lecieć, no. Jest naprawdę całkiem ciekawie. I mówię, to zobaczcie sobie, jadę sobie tam 4-3 tysiące, 60-70, no są dziury i mnie, kurde, bardzo niewygodnie jest tu. I sobie pyrkam, tak? Jest przewidywalny, nie ma jakichś tam wystrzałów. Naprawdę jest to maszyna, którą można porównać do dobrze wyszkolonego psa, jakiegoś naprawdę dobrego szkoleniowca, który tak wyszkoli psa, że wiecie, jeżeli on mu każe, będzie lizał, powiedzmy, oponenta i się do niego łasił, a jeżeli powie mu zabij, to bez problemu wtopi zęby w aortę i przegryzie go. Właśnie jest tak z tym motocyklem, no, takie porównanie mi się właśnie nasunęło, bo możemy sobie jeździć spokojnie, jako początkujący motocykliści nawet. A jak już się troszeczkę wdrożymy i będziemy potrzebowali więcej adrenaliny, lub będziemy chcieli na przykład kogoś dynamicznie wyprzedzić, nie ma najmniejszego problemu.
Jeżeli chodzi o wady tego motocykla, to mogę właśnie powiedzieć o tym przednim zawieszeniu, które jest dość miękkie. Druga sprawa, drżą lusterka, to też tam ktoś pisał gdzieś, że drżą lusterka i to jest faktyczne potwierdzone info. W tych lusterkach mało widać, ale to jest tylko kwestia wymiany i jest sporo. Trochę boję się, wiecie, jeździć na nim tak, próbować go, bo opony są w opłakanym stanie. Już kupiłem nowe, mają przyjść niedługo i będą już nowe oponki, będzie już oczywiście lepiej. Moi drodzy, mam nadzieję, że podobała Wam się ta krótka prezentacja, mam nadzieję, że to wyjdzie krótko. Dajcie jakiś komentarz, dajcie suba, wpadajcie na Facebooka i Instagrama, przede wszystkim na Instagrama, założyłem sobie tam konto. Będą zdjęcia z wypraw, także jak chcecie być na bieżąco z kanałem, to serdecznie zapraszam. Taka oto reklama na sam koniec. Także lewa w górę, trzymajcie się, do usłyszenia, hej!